Otwieram rysunek DWG. Wybieram opcję importuj do nowej części oraz zaznaczam opcję jako szkic. Wyłączam nieistotne warstwy, zostawiam tylko kontur. Po wczytaniu takiego rysunku płaskiego należy przypisać poszczególne rzuty do odpowiednich płaszczyzn. Jeżeli dla danej warstwy pozostały jakieś niepotrzebne elementy typu szkice, linie, wymiary, należy je usunąć. Po zdefiniowaniu wszystkich rzutów wyrównuję je między sobą, używając polecenia wyrównaj szkic. Można wyrównywać zaznaczając dwie linie lub linie z punktem. Następnie za pomocą poleceń wyciągnięcie dodania bazy zaznaczam odpowiednie obszary i wybierając status końca jako wierzchołek zatwierdzam. Kolejną operacją będzie wycięcie przez wszystko zaznaczoną opcją wycięcia na odwrót. Ostatnia operacja wycięcia. Tutaj można było również zmierzyć wartość promienia i dodać po prostu zaokrąglenie dla odpowiednich krawędzi. Ostatnią czynnością będzie dodanie otworów gwintowanych. W tym celu muszę zorientować odpowiednio szkic poprzez operację przenieść elementy. Szkic posłuży jako baza dla zorientowania środka otworów. Otwory zostały wcześniej zmierzone co do głębokości oraz średnicy. Po zatwierdzeniu otworu z kreatora otworu, ostatnią operacją będzie konwersja na arkusz blachy, czyli używam tutaj operacji wstaw zgięcia. W tym momencie pojawia się błąd. Zaraz zostanie on wyeliminowany. Jak widać, wynikał on z nieodpowiedniego umieszczenia operacji kreatora otworu. W tym momencie błędu już nie ma. I w ten sposób uzyskaliśmy arkusz blachy.